Witam wszystkie duchy w sekretariacie nieba. Uwaga! Duchy z wypadków samochodowych, proszę przejść na lewo, szybciutko. Cudzołożnicy, terroryści i złodzieje na prawo. Raz, raz, raz. Urzędnicy skarbówki i pracownicy ZUS-u, proszę dołączyć do nich. No, a dobre duchy mogą zostać na swoich miejscach. No, to jeszcze tylko jeden duch i awans. Drugie skrzydełko. Następny, proszę. O matko, ale mi się czajnik zagotował. A pan z której grupy? A to był jakiś casting? Ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Jest pan w sekretariacie nieba. O ja pierniczę. Kazik mówił, że po śliwowicy z Szydłowa można nieźle odlecieć. Ale nie myślałem, że aż tak wysoko. Ja bym nie wiem. Panie, pan nie żyje. To proszę pani, dla mnie akurat nie nowość. Ja już nieraz zgona zaliczyłem. Już, już, spokój dam, spokój. Wypełnimy teraz ankietę, na podstawie której okaże się, czy kwalifikuje się pan do nieba, czy do piekła. No i wypełniajmy to. Imię i nazwisko. Wiesław Gołąb. Ksywa Cysterna. Ma pan jakieś dobre uczynki na koncie? Raz nie piłem tydzień. Panie, chodziło mi o dobre uczynki wobec bliźnich. Kogo? No nie wiem, może pan komuś pomógł bezinteresownie. A, bezinteresownie znaczy nie wziąłem za to kasy. Tak właśnie. Raz pomogłem przejść staruszce przez ulicę. O, bardzo dobrze. Szła do bankomatu. Panie, pan musi trafić do nieba. Dlaczego? Bo każda tysięczna dusza, która trafia do nieba, to awans dla mnie. W tym przypadku drugie skrzydło. I to niestety pan jest tym szczęściarzem, a ja chcę wreszcie polatać. Taki nadęty balon nie lata. Panie, ja panu coś wytłumaczę. Słucham. Jakby Chińczycy mieli tak skośne oczy, jak pan jest głupi, to stykałyby im się z tyłu głowy. O! Może jestem głupi, biała damo, ale na pewno dostałbym awans szybciej od ciebie. Tak? Taki pan mądry? No to proszę bardzo, to się zamieńmy. No i się zamieńmy. I zobaczymy, jak pan sobie poradzi. No i się zamieńmy, no. I od razu uprzedzam, nie zamierzam panu ułatwiać. A ja nie zamierzam sobie utrudniać. Już? Już. No to niech będzie tak. Piję, kradnę, cudzołożę, nie opłacam abonamentu radiowo-telewizyjnego. Chcę do nieba. I co pan robi? Miał mnie pan obsłużyć? Nie jesteśmy w Biedronce, przerwę mam. Proszę pan. Panie! Pan po prostu nie wiesz, co dalej robić, jak masz na zwłokę, no. Ja nie wiem, co dalej robić. Oczywiście, że nie. I kto miał rację? Proszę pani. Kto miał rację? Rację ma ten, kto ma pieczątkę. W tym przypadku ja. Proszę bardzo. Pani skierowanie. Jak to do piekła? No jakim prawem? Halo? Nie. Ja się odwołam do najwyższej instancji. Ja tego tak nie zostawię. Wałuj. No. To jeszcze jeden anioł? I awans.